ringu sędzia Mizancew, Zachodniopomorski Okręgowy Związek Bokserski. Bardzo mocno wszedł. W pierwszą rundę Błoniewski bardzo mocno wszedł kilkoma akcjami takimi naprawdę zdecydowanymi. Teraz się wywrzeć presję na reprezentancie Feniksa Warszawa. No bardzo wydaje mi się Wojtek Sobierajski tutaj zachowawczo troszeczkę takim, no, jakby strachem. Wojtek Sobierajski naprawdę, myślę, że zawodnik, no, bardzo młody na pewno, ale umiejący bardzo dużo, nie można powiedzieć, że wszystko, bo jeszcze na pewno jeszcze bardzo daleko do takiego określenia. Ale jest z tą nadzieją wagi średniej, który naprawdę, no, może być dla wielu zawodników zawodnikiem trudnym do pokonania. Ale jeżeli tutaj Łoniewski będzie starał się wywrzeć, widać, że jest zawodnikiem o mocniejszym ciosie i to może odstraszać Sobierajskiego od jakichś efektownych i skutecznych akcji w jego wykonaniu. Punktacja nie kłamie, na pewno tą pierwszą rundę Łoniewski zaboksował lepiej i tą rundę wygrał. Wojciech Sobierajski, tak jak powiedziałem na wstępie, to troszeczkę tutaj jest zaszokowany wielką agresją swojego rywala i troszeczkę, można powiedzieć, się pogubił w tym pierwszym starciu. Są jeszcze dwie rundy. Wszystko jest jeszcze do nadrobienia. I również musi o tym pamiętać dokładnie Wojtek Sobierajski. Te akcje musi
Sobierajski kontynuować w walce, żeby mógł myśleć o zwycięstwie. Czyli długie, proste, doskonały przegląd sytuacyjny i tutaj Łoniewski troszeczkę się pogubił w ataku i Sobierajski to sprytnie wykorzystał. No widać jak na dłoni, że Wojtek Sobierajski nie lubi być atakowanym. Ale to co mówiłem wcześniej, ten przegląd sytuacyjny Sobierajskiego jest naprawdę kapitalny. Dużo umie i wykorzystuje to. Tylko żeby się nie dał spychać do obrony, gdzie po prostu no, jest słabszy. Ale w tej rundzie już o wiele lepiej. 5-5 cała runda. Niemniej jednak po dwóch rundach Wojciech Sobierajski tą walkę przegrywa 3 punktami. Bardzo ładny. Prawy na dół Łoniewskiego. I jak ten Łoniewski, on chce tę walkę wygrać, że aż po prostu oparł się ręką o Sobierajskiego, żeby nie wpaść w niego. I tam jeszcze stara się zadać. Po prostu na takim dużym wykroku jakiś celny cios. No tutaj sędzia ma absolutną rację. Po break, krok do tyłu i nie ma zlituj. Sobierajski tego nie zrobił i zadał cios. Nie wiem, myślę, że punktowi tego nie zapunktowali. No bardzo ładne te szybkie ciosy z Sobierajskiego. No myślę, że tutaj sędzia jeszcze wytrzyma nerwowo. No bardzo ładna akcja Łoniewskiego. Prawy prosty, czyściutki.
Śliczyn teraz Sobierajski skontrował Łoniewskiego. Zaczyna się robić ciekawie w tej trzeciej rundzie. I kolejny prawy prosty. No to już jest ten Sobierajski, który naprawdę prezentował swoje umiejętności w walkach na Grand Prix PZB. Niepotrzebnie te, prawda, nauki. Tutaj troszeczkę nam się sędzia chyba pogubił, pan Mizancew. No powinien naprawdę... Jeszcze chwileczkę niepewności tutaj. Stosunkiem punktowym 13 do 12 zwycięża Michał Łoniewski. 13 do 12 dla Michała Łoniewskiego. No brakło jednego oczka. Bardzo wyrównany pojedynek. Spoglądam na punktację sędziowską. 3 do 2.